तत्सर्वेण श्रीमद्भागवतम् इत्प्रजन श्रीमद्भागवतम् यस्यां वै श्रीयमाणाय श्रीकृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहाभयाप यस्यां वै श्रीयमाणाय अबौट हुम लिसनिंग वेरी केयरफुल्ली एंड हु इज दैट श्रीकृष्णे Krishna. Że o kim powinniśmy słuchać bardzo uważnie i kim jest ten And ktoś, tym, kim Krishna? Jest Krishna? Kim jest Krishna? Krishna is Param Purush. Jest Param Purushu. He is the Supreme Lord. Jest najwyższym Panem. He is not bound to a particular sect or society. Nie należy do jakiejś określonej grupy religijnej czy jakiegoś rodzaju społeczeństwa. He is the Lord of all the Purush. Jest Panem wszystkich, jest Purushą Purushu. Purush, the word Purush means. Słowo Purusha oznacza. Pur ish, the master of this body. Znaczy, the master pana, of this. Pana właściciela ciała. Who is that soul? Kim jest ten właściciel ciała? Jest nią dusza. Soul is the lord of this body. Dusza jest królem, jest panem ciała. So Purush refers to male and female both. Więc Purusha oznacza zarówno męski, jak i żeński element. So when you call Purush, which means we are referring to the soul, to the person inside the body. Jeżeli mówimy Purusha, mamy na myśli osobę, która zamieszkuje ciało, czyli duszę. And Param Purush is Krishna. A Param Purush, czyli najwyższą osobą, jest Krishna. He is the origin of all the souls. Który jest źródłem wszystkich dusz. So Sri Krishna, who is the origin of all living entities of this innumerable galaxies? Więc on jest źródłem wszystkich tych niezliczonych ilości dusz, które zamieszkują cały wszechświat. If we constantly hear about his glories. Jeśli ciągle będziemy słuchać o jego chwałach. Shriyamanaya means to hear. To słowo oznacza słuchać. And hearing about other, not about other people, hearing nie, only about Krishna. Nie słuchanie o jakichś innych ludziach, ale o słuchanie właśnie o, specyficznie o Krishnie. Hearing starts from the holy name. I słuchanie zaczyna się od świętego imienia. First we hear the holy name. Najpierw słyszymy święte imię. And then we hear his form. A potem słyszymy jego formę. And then his qualities. Później cechy. And then his pastimes. A później jego zabawy, rozrywki. It's a gradual process of upliftment. Taki proces znoszenia. So hearing about Krishna starting from his holy name. Więc słuchanie o Krishnie zaczyna się od świętego imienia. What we will get? I co otrzymamy z tego? Bhakti rutpadyate punsa. Bhakti rutpadyate. Pure devotion will take birth. Z tego praktykowania narodzi się czyste oddanie. In the region of the heart. I pojawi się w miejscu, w którym mamy serce. Means the real nature of the soul is awakened. To znaczy, że prawdziwa natura duszy objawi się. The true nature of the soul is awakened. I wtedy prawdziwa natura duszy pojawia się. Bhakti rutpadyate. What is bhakti? The ability to attract the Lord is bhakti. Więc czym jest bhakti? Bhakti jest taką możliwość, taką cech. Bhakti jest tym, co przyciąga Pana. I am the devotee of the Lord, but Lord is not listening to my prayers. Więc mogę powiedzieć, że jestem wielbicielem Pana, ale Pan nie słucha moich modlitw. Which doesn't mean that Lord is deaf. To nie znaczy, że Pan jest martwy. Which means my voice, the intensity of my prayer is not so strong enough, to znaczy, that it reaches the ears of the Lord. To znaczy jedynie, że siła i intensywność mojej modlitwy nie jest wystarczająco mocna, aby zwrócić uwagę Pana na nią. But what is bhakti? Ale czym jest bhakti? Bhakti means one gets the ability to not only attract the Lord, he gets the ability to bind him. Ale bhakti oznacza, że nie jedynie przyciągnięcie uwagi Pana, ale również związanie go tą emocją. If we see Damodarashtakam, in which it is said. Jeśli przeczytamy Damodarashtakę, tam jest to opisane. Bhakti baddham. Lord is bound by the devotion. Tam przeczytamy, że Pan jest związany poprzez oddanie swojego wielbiciela. Bhakti is a kind of a bond.
which binds the Lord. Bhakti jest rodzajem więzów, które wiążą Pana. There is no other process by which we can attract the Lord. Nie ma innego procesu, poprzez który możemy przyciągnąć uwagę Pana. So that kind of devotion will be awakened. Więc ten rodzaj oddania pojawia się w wielkim within our heart. Pojawia się w sercu. If we listen to His holy name. Jeśli będziemy słuchać Jego świętej imię. Which if we follow His holy name. Jeśli będziemy podążać za Jego imieniem. By following the holy name, we will get all this. Podążając za świętym imieniem otrzymamy wszystkie te rzeczy. This is internal. Ponieważ to jest wewnętrzne. And what are the external symptoms seen in that person? A jakie zewnętrzne symptomy będziemy mogli zauważyć, rozpoznać tej osobie? Shoka, moha, bhaya, apaha. Three things will go away. Trzy rzeczy odejdą. There will be no misery. Nie będzie nieszczęścia. And there will be no illusion. Nie będzie iluzji. And there will be no fear. I nie będzie strachu. In the past, whatever has happened as a result of past. To co się wydarzyło, to co się wydarza jest rezultatem naszych działań w przeszłości. We suffer misery. I cierpimy, doświadczamy cierpienia. My father, my uncle, my grandfather, someone died or something, I was looted, whatever happened. Ktoś z mojej rodziny, ojciec, dziadek, brat, wujek umarł i ja cierpię z tego powodu. Misery is there in the heart because of the past. Jest tak wiele cierpienia w sercu spowodowane przyszłością. And presently those who are with us, a obecnie a kind of illusion, a kind of pain of losing them any moment. A ci, którzy są z nami, są w tej chwili jesteśmy pod wpływem iluzji, obawiając się utraty ich od towarzystwa. So that pain is called attachment. Więc to cierpienie jest nazywane przywiązaniem. Attachment gives pain. Przywiązanie daje cierpienie. Like this camera belongs to him. Tak jak na przykład ta kamera należy do niego. If someone will snatch it from him, jeżeli ktoś ją ukradnie, zabierze, he will feel pain. On będzie czuł ból. But if he himself will say, take it. Ale jeśli on powie sam, po prostu weź sobie. There is no pain. Wtedy nie ma cierpienia. The level, depending upon the things which we possess, the level of pain is low and high. W zależności od naszej postawy, poziom cierpienia jest większy lub mniejszy. Like just for the camera, he will not have any heart attack. Tak jak z powodu utraty kamery on nie dozna ataku serca. But let us suppose something big happened. Ale jeśli coś stanie się wielkiego, a kind of thing is there. Wtedy taki ból serca może się pojawić. That in the present is called attachment. I to co w tej chwili jest nazywane przywiązaniem. And the third thing, nothing happened yet. Thinking about the future. I myślenie o przyszłości. Suffering today. Powoduje również cierpienie teraz. Something is going to happen one day and then scared today. Coś być może wydarzy się w przyszłości, ale to powoduje w nas cierpienie teraz. We don't even know whether it's going to happen or not. Nie wiem, czy to się wydarzy, czy nie, ale fear is present. Ten strach jest obecny. So this is called fear. To nazywamy strachem. Misery in the past, attachment in present. Cierpienie w przeszłości, ból, iluzja w teraźniejszości i strach przed przyszłością. All three will go away. I te wszystkie rzeczy odejdą. He will not be having any one of this. I taka osoba nie będzie posiadała żadnego z tych. Simply by doing what? Cech. Po prostu przez zrozumienie czego? Only by properly listening to the holy name. Jedynie poprzez właściwy sposób słuchanie we właściwy sposób świętego imienia. Holy name is so powerful. Bo ponieważ święte imię jest tak potężne. Holy name is the transcendental sound appeared in this world. To jest transcendentny dźwięk, który pojawia się w tym świecie. Earth is gross, water is gross, ziemia fire wygląda, is gross, powietrze to air is also gross. Powietrze również jest ciężkim elementem. But ether is not gross, it is subtle. Ether jest subtelnym elementem. Everything is finished, but ether will always remain. Wszystko jest zniszczone, natomiast ether pozostaje. And the quality of the ether is sound. I cechą eteru jest dźwięk.
Because sound is the most subtle thing. Ponieważ dźwięk jest najbardziej subtelną rzeczą. And Lord, His holy name is the most finest thing among the subtlest things of the I święte imię jest creation imię Pana jest najbardziej elementarną rzeczą, czy esencjonalną rzeczą w tym eterze jest jakby eterem eteru. So this sound of this world. Więc dźwięk tego świata is part of the holy name of the Lord. Jest częścią świętego imienia Pana. That is the reason holy name is the only thing which is considered as the most finest thing which can remain even nothing else can remain. Więc święte imię jest uznawane za rzecz, która pozostanie na zawsze, nawet jeśli wszystkie inne rzeczy zostaną zniszczone. Because name means sound. Ponieważ imię oznacza dźwięk. Sound is the eternal thing. Ponieważ dźwięk jest wieczną rzeczą. A transcendental sound which is appearing all the time. Ten transcendentalny dźwięk, który pojawia się cały czas. Even these days science also started accepting that. Nawet naukowcy zaczęli akceptować tą zasadę. In the universe a kind of sound is produced. Wszechświat powoduje among the planets which is the vibration of that sound is balancing all the planets. Ten dźwięk, który jest wytwarzany poprzez ruch planet, utrzymuje te planety na orbitach. And NASA did big research and found that it has ohm. I kiedy zrobili dokładniejsze badania, odkryli, że ten dźwięk można by zapisać jako ohm. This is called as pranav. Nazywamy and that pranav is the holy name of the Lord. I ten dźwięk nazywamy pranavą i pranava jest świętym imieniem Pana. So when we surrender to the holy name, when we listen to the holy name. Więc kiedy podporządkujemy się świętemu imieniu i je słuchamy. Because mind is subtle, mind is not gross. Umysł jest subtelny, umysł jest subtelnym elementem, nie wulgarny. If some problem with gross thing can help. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy z grubymi elementami, grube elementy mogą im pomóc. Like if we are hungry. Jak jesteśmy głodni. In the stomach. I we need some food. Food can fulfill our hunger. Aby wypełnić to uczucie głodu. If we are thirsty. Jak jesteśmy water can quench our thirst. Woda może ugasić to pragnienie. For lungs, breathing is there. Lungs. Dla płuc tym elementem jest oddychanie. Air is there, and then for digesting, for maintaining the body, we need an amount of fire in our body. I dlatego, żeby utrzymać ciało sprawne, potrzebujemy pewien rodzaj ognia czy energii cielnej. So we have fire also in our body. Dlatego mamy również ogień w swoim ciele. But some things are more subtle, like mind. Ale istnieje coś bardziej subtelnego, bardziej eterycznego, tak. We can feel the presence of mind. I możemy czuć obecność istnienia umysłu. But we can't see mind. Ale nie możemy go zobaczyć. And now the problem with the mind, how to clear the problem. I teraz pojawia się problem, jak oczyścić umysł. How mind can be treated? Jak należy traktować umysł? If a person's mind is disturbed. Jeżeli czyjś umysł jest zaniepokojony. You give him everything gross, whatever is available. Możesz mu dać wszystkie elementy składające się z wulgarnej energii, jakie są tylko dostępne. You can feel the person is happy. I możesz czuć, czy ta osoba stanie się szczęśliwa. But if you observe the person, it is momentary. Ale jeżeli poobserwujesz tą osobę, to stwierdzisz, że ona ciągle jest nieszczęśliwa. So when something which is subtle has problem, we have to give something more finer than the subtle things. Więc jeżeli ktoś ma ten problem w tym elemencie subtelnym, potrzebujemy coś jeszcze bardziej subtelnego, eterycznego, and żeby można rozwiązać ten problem. The holy name of the Lord. I tą rzeczą jest święte imię Pana. And initially we don't have the desire to chant. I początkowo nie mamy pragnienia, aby powtarzać to imię. Because by nature we are conditioned. Ponieważ z natury jesteśmy uwarunkowani. So a conditioned soul has no inclination to chant. Ponieważ uwarunkowana dusza nie ma inclinacji do tego, aby powtarzać święte imię. Conditioned in different levels. Uwarunkowanie jest oznacza, że jesteśmy na innym poziomie. A person can be very good person. Osoba he must be in the, he can be in the mode of goodness. Może być dobrą osobą, może być nawet w żywiole harmonii. But still he is conditioned. Ale wciąż jest uwarunkowany. Generally when we use the word conditioned, so people feel like we are conditioned.
Zazwyczaj jak mówimy, że jesteśmy uwarunkowani, ludzie czują się, że zastanawiają się, w jaki sposób jesteśmy uwarunkowani. But unless and until we reach the abode of the Lord in His loving service, we all are conditioned. Ale tak prawdą jest to, że dopóki nie osiągniemy siedziby Pana, do tego czasu wszyscy jesteśmy zawsze w jakiś sposób uwarunkowani. Some are conditioned in the mode of goodness. Niektórzy są uwarunkowani poprzez żywioł harmonii. Some are conditioned in the mode of passion. Niektórzy przez żywioł dynamiki. And some are conditioned in the mode of ignorance. A niektórzy przez żywioł wierności. But all three are conditioned. Ale wszystkie trzy uwarunkowują nas. So depending on the category of the conditioned soul, his behavior is seen. Ale w zależności od rodzaju uwarunkowania, jaka dana osoba posiada, możemy widzieć różne rodzaje zachowania, które się jawią. So as long as the person is conditioned. A tak długo jak osoba jest uwarunkowana, even in the mode of goodness, nawet poprzez żywioł harmonii, which we call as sattvagun, który nazywamy sattvaguną, then also person has no inclination to chant the holy name. Taka osoba również nie posiada inklinacji do tego, aby intonować święte imię. So how we can develop the taste to chant the holy name? Jak możemy rozwinąć smak do powtarzania świętego imienia? It is said by listening. Jest powiedziane, że dzieje się to poprzez słuchanie. You hear the holy name. Słuchasz święte imię. When you hear the holy name constantly, hearing. Jeśli słuchasz nieustannie, ciągle słuchasz. What happens? Co się dzieje? It starts to purify our consciousness. Ono zaczyna oczyszczać naszą świadomość, nasze serce. Our consciousness is now polluted. Ponieważ nasza świadomość obecnie jest zanieczyszczona. As a result of polluted consciousness, jako efektem tego zanieczyszczenia świadomości, we are suffering in this world. Cierpimy w tym świecie. Suffering from misery, suffering from attachment, suffering from fear. Cierpimy z powodu bólu przeszłości, iluzji i strachu przed przeszłością. So everything is centered to these three things. Więc wszystko jest, możemy skategoryzować do tych trzech, podsumować do tych trzech rzeczy. Because here we have past, present, future. Ponieważ doświadczamy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. So whatever is there in the past, cokolwiek jest w przeszłości, it can be family, it can be house, wife, children, this, that, job, dom, money, praca, everything. Cokolwiek. Because of all that what we have lost, nasz te wszystkie rzeczy możemy utracić. I z tego powodu mamy odczuwamy in the same way money, wife, children, this, that, everything present what we have today, the attachment we have for them. Wszystko co posiadamy teraz powoduje, że jesteśmy do tego przywiązani. Which is making us struggle day and night to maintain those things because of the attachment. To powoduje, że cały dzień i noc martwimy się o tym, żeby to utrzymać i to powoduje nasze przywiązanie. He is giving so much of pain. I to stwarza tak wiele cierpienia. Even after having so much of attachment and after giving so much of energy for them. Nawet posiadając to przywiązanie i wkładając to tak dużo energii. When we know that we are going to lose them someday. My wiemy, że któregoś dnia stracimy to wszystko. That gives so much of fear in the heart. Także to stwarza tak wiele strachu w naszym sercu. These things create so much of disturbance within the conscious of the person. To powoduje tak dużo niepokoju w świadomości osoby. So in a extremely disturbed state. Jest ten ekstremalnie niespokojny stan. It's impossible for a person to sit and chant the holy name. Taka osoba powoduje, że ta osoba nie jest w stanie siedzieć i powtarzać świętego imienia. It's very difficult for the person to sit and chant the holy name. To jest bardzo trudne dla takiej osoby, aby usiąść i powtarzać święte imię. So what the scriptures, bona fide scriptures are prescribing? Więc co autoryzowane Pisma Święte mówią na ten temat? You do one thing. First thing what you do is shravan, shriyamanaya. Pierwszą rzecz, którą powinieneś robić, powinieneś słuchać. That is the reason if you see the ninefold devotion which was explained by Prahlad Maharaj. To jest pierwsza rzecz, którą opisywał Prahlad Maharaj. It also starts from shravan only. I tam to zaczyna się od shravana. Shravanam, kirtanam, vishnum. First you should listen. Pierwsza rzecz, którą powinieneś robić, to słuchać. Because conditioned soul has a tendency of listening. Ponieważ dusza uwarunkowana osoba ma tendencję do słuchania. So he likes to listen things. Więc ona lubi słuchać o różnych rzeczach.
And if he is developing taste, he will immediately start gossiping about it. Jeżeli rozwinie smak i atrakcję, do tego zaczyna o tym plotkować. Let us suppose today we are only few people. Tak jak na przykład tutaj w tej chwili jest tylko kilka osób. And I let us suppose here I got angry. Ja na przykład mógłbym się stać z tego powodu zły. And I take this instrument and beat him on his head. Wziąć ten instrument i uderzyć go w głowę. Now not many people, but the news goes to many people all over the world. Także być może nie byłoby wiele, nie ma tutaj wiele osób, ale ta informacja rozeszłaby się dookoła całego świata, że takie coś się wydarzyło. It will go to Sadhu Maharaj, it will go to Paramahansa Maharaj, it will go to Berlin Mart, it will go to Prague. Even before I go, the news will go. Ta informacja dotarłaby do Berlina, do Indii, do Pragi, nawet do miejsca, w które jeszcze nie dojechałem, ona tam byłaby już szybciej, zanim ja tam dojadę. Yes? Yes. See. He says yes. He is not saying no, Maharaj, I will remain silent. So the thing is, as we see things, as we hear about the incident, it keeps on, the person keeps on discussing about it. Kiedy tak jak słyszymy o jakichś rzeczach albo widzimy jakieś rzeczy, to one, to powoduje, że natychmiast zaczynamy o tym mówić. So today, because our inclination is towards these things, so these things will spread very fast. Ponieważ tam mamy dzisiaj inklinację, aby słuchać o tej konkretnej rzeczy, więc ta rzecz zaczyna rozprzestrzeniać się bardzo szybko. But holy name has the power to purify our consciousness. Ale święte imię ma, posiada tą moc, która oczyszcza naszą świadomość. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he says in Sikshashtakam, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Sikshashtace Mahaprabhu powiedział, if a person is not chanting, but if he is still listening to the holy name repeatedly, repeatedly, repeatedly. Jeśli dana osoba nie powtarza świętego imienia, ale słucha go ponownie, ponownie, ponownie. Immediately what happens? Cheto darpanam marjanam. Wtedy natychmiast świadomość. The glass of his consciousness, his heart is cleansed. Wtedy automatycznie lustro świadomości oczyszcza się. And automatically he will be chanting the holy name immediately. I automatycznie zacznie intonować święte imię. The moment we chant the holy name, moment, w którym intonujemy święte imię, we develop the inclination to know about the form of the Lord. Rozwijamy inklinację do tego, aby poznać formę Pana. When we know the form of the Lord, we want to know his qualities. Kiedy znamy jego formę, chcemy wiedzieć, jakie są jego cechy. When we know the form, the name and the qualities of the Lord, then automatically we will develop desire. Kiedy posiadamy informację o imieniu, cechu i wyglądzie, chcemy poznać informację o jego czynnościach. We get attached to it. Jesteśmy przywiązani do tego. So that is the reason it is said. Dlatego jest powiedziane, we have to listen to the holy name. Jest powiedziane, że powinniśmy słuchać się. We have to listen to the glories of the Lord. Powinniśmy słuchać chwały Pana. And then we have to chant. I dlatego powinniśmy powtarzać święte imię. If we listen and if we chant, jeśli słuchamy i powtarzamy, then the result will be very fast. Wtedy rezultat pojawi się bardzo szybko. But if we don't chant, if we only listen, jeśli nie powtarzamy, tylko jedynie słuchamy, then it will take long time. Wtedy rezultat pojawi się troszkę później. And if we don't listen, if we don't chant, jeśli nie słuchamy, nie powtarzamy, then it's very difficult to save ourselves from this world. Wtedy to jest bardzo trudne, aby żebyśmy zostali wyzwoleni z pobytu w tym świecie materialnym. If we don't hear the glories of the Lord, if we don't chant his holy name, jeśli nie słuchamy o chwałach Pana, jeśli nie powtarzamy jego imienia, Lord is not the loser. Pan nie jest stratny. Because he is Paramapurusha, he is anyhow the Supreme Lord. Ponieważ on jest Paramapurusha, on jest najwyższym Panem, tak czy inaczej. He possesses everything. There is nothing that he don't possess. There is nothing, something is lacking for him. On jest właścicielem wszystkiego, on posiada wszystko, nie ma niczego, czego on nie posiada. But if we don't chant, we are definitely the losers. Ale jeśli my nie intonujemy i nie powtarzamy, to wtedy my jesteśmy loserami, czy tak? Because we can never free ourselves from these worldly miseries, worldly anxieties. Ponieważ nigdy nie wyzwalamy się spod wpływu tych trzech rodzajów cierpień. That is the reason we have to be very careful. Dlatego powinniśmy być bardzo uważni. Especially those devotees, those who are initiated. Zwłaszcza ci, którzy posiadają inicjację. They have to be more careful.
powinni być jeszcze bardziej, nawet jeszcze bardziej uważni. Because their responsibility is more now. Ponieważ posiadają większą odpowiedzialność. Right. Their responsibility is more because they are not like the common person outside. Ponieważ they are very fortunate that they got the association of pure bona fide souls. Oni nie są taką niezwykłą osobą, która nigdy nie spotkała, nie miała kontaktu z czystym źródłem, które przekazało im tą informację. And not only we got the darshan of pure souls, we got their association, we got their mercy also. Nie taka osoba nie tylko widziała taką czystą duszę, ale również otrzymała mercy and towarzystwo i tej osoby i łaskę od tej osoby. They gave us shelter. I ta osoba otrzymała schronienie. And Srimad Bhagavatam very clearly says, bhakti follows the devotee. I Bhagavata mówi, że bhakti podąża za wielbicielem. Bhakti rutpadyate punsa. What he Lord said here is the devotion will appear. Mówi, Pan mówi tutaj, że oddanie pojawia się. And how it will appear, it is said at another place. I jaki sposób pojawia się, jest powiedziane w innym miejscu. Bhakti astu bhagavat bhakta sangena parijayate. Bhakti appears only in the association of the devotees of the Lord. Jedynie w towarzystwie wielbicieli Pana. So listening to the Harikatha from the bona fide Vaishnavas. Więc słuchanie Harikatha regularly. Regularnie pochodzących od It cleanses our contaminations in our heart. Oczyszcza zanieczyszczenie naszego serca. And helps us focus properly in the object of worship. I pozwala nam skupić się we właściwy sposób na obiekcie naszego uwielbienia. So simply taking initiation is not sufficient. Więc więc samo przyjęcie inicjacji nie jest wystarczające. We have to stick to Gurudev and we have to follow his teachings. Więc powinniśmy przykleić się do Gurudeva i podążać jego naukami. And chant the holy name. I intonować święte imię. If we chant the holy name, jeśli powtarzamy święte imię, then only we will be benefited. To z tego odniesiemy jedynie korzyść. The mercy of the Lord comes through his devotees. Łaska Pana przyjdzie do nas poprzez jego wielbiciela. And the mercy of the devotee comes through the holy name of the Lord. I pójdzie, przyjdzie do, poprzez jego obecność przyjdzie, doprowadzi nas do świętego imienia. So we have to do two things in our life. Więc dwie rzeczy powinniśmy robić w życiu. Practically to make ourselves free from all kinds of problems. Aby uwolnić nas od wszystkiego rodzaju problemów. One is to chant the holy name. Pierwszą rzeczą jest powtarzanie świętego imienia. And two is to serve the devotees. A drugą jest służenie wielbicielom. If we serve the devotees and chant the holy name, jeśli powtarzamy, we will get everything. Powtarzamy święte imię, wtedy uzyskamy wszystkie rezultaty. And serving the devotees means not just making arrangement for eating, sleeping, mating, defending. A służenie wielbicielom nie oznacza jedynie pomoc w aranżacjach dotyczących jedzenia, spania. Following the heart of the devotee is the true service. Podążanie za sercem wielbiciela i to jest prawdziwą służbą. So whatever is there in the heart of the devotee, if we can follow it, cokolwiek jest, znajduje się w sercu wielbiciela, jeśli means if we can hear whatever he speaks and if we can try to implement in our life. To oznacza, że jeżeli słyszymy od niego coś i staramy się to zastosować w naszym życiu, as well as if we chant the holy name. To powoduje, że jesteśmy w stanie powtarzać święte imię. Then we will become rich enough to attract the Lord. To wtedy staniemy się wystarczająco bogaci w to, w tą cechę, posiadanie tej cechy, która przyciąga Pana. We'll get that strength. Posiadamy, zdobędziemy tą moc, tą the siłę. The strength of devotion. Tą siłę oddania. Because no other things can attract Lord. Ponieważ nic innego nie może spowodować, żeby Pan był przyciągnięty. You can be very strong. Duryodhan is very strong. Duryodhana jest wielki, bardzo silny. But Duryodhan could not attract the Lord. Ale Duryodhana nie posiadał mocy, aby być przyciągnięty. Duryodhan is very rich also. Jest on także bogaty. If big service can please the Lord, Duryodhan has so much to do for the Lord. Jeżeli wielka jakaś służba może przyciągnąć Pana, tak wiele Duryodhana. But Lord is not attracted by Duryodhan. Ale Pan nie jest przyciągany do Duryodhany. He wanted to serve him so nicely. On chciał mu służyć tak wspaniale.
But Lord says, I don't want to accept your service. Ale Pan powiedział, nie chcę, nie przyjmuję twojej służby. I don't want. Why? Dlaczego? He says, neither I am hungry right now. Ponieważ nie jestem głodny teraz. Nor I have any love for you. Love. Nie mam dla ciebie żadnej miłości teraz. Okay. Duryodhan says, you don't have love. Krishna says, you don't have love for me and I am not hungry. Krishna powiedział, nie masz do mnie miłości, a nie jestem w związku z tym głodny. And that same Krishna, he ran away to the house of Vidur. I ale ten sam Krishna udał się do domu Vidury. The wife of Vidur, she attracted Krishna like this. Ponieważ żona Vidury przyciągnęła tak bardzo i tak mocno Krishna. Vidur can meet with Krishna in the assembly of Dhritarashtra. Mógł spotkać nas na spotkaniu Dhritarashtry. Duryodhan can see him, others can see him. Wszyscy mogli go widzieć. But the wife of Vidur can never see him in the assembly. Ale żona Vidury nie mogła tam się udać, nie mogła go tam spotkać. So how she will see Krishna? Więc jak ona widziała Krishna? Her heart wants to meet with Krishna. Ponieważ jej serce chciało spotkać się z Krishna. And Krishna, he got attracted by her devotion. I Krishna był przyciągany przez jej oddanie. And he could not remain anymore. Nie mógł oprzeć się temu. He rushed to her house. I udał się do jej domu. And he ate the peel of a banana. I jadł skórki. I jadł nie skórki z bananów. Is he that hungry? Czy on był aż tak głodny, że jadł skórki? That if a person is very hungry, starving, then also they will never eat the peel of banana. Tak naprawdę, jeżeli ktoś jest bardzo głodny i jest wygłodzony, to taka osoba nawet nie je skórek z banana. But here he is eating the peel of banana. Ale on jadł skórki z bananów. Why? Dlaczego? Because he is bound by the love of the wife of Vidur. Ponieważ był związany miłością, jaką posiadała względem niego żona Vidury. That poor lady, what is her strength? Więc ta skromna kobieta, jaka what była jej moc? What is her power? Jaka była jej siła? That power is loving devotion. Ponieważ posiadała miłosne oddanie względem Pana. Which attracted Krishna so strong. Które przyciągało Krishna tak bardzo. That he could not remain after that. Że on nie mógł się temu oprzeć. How it comes? Jak to się pojawia? Like this only it comes. Jak w sposób się to pojawia? To jest by chanting, sposób. By listening. Jest jedyny sposób przez powtarzanie i słuchanie. So we should always chant the holy name. Więc zawsze powinniśmy powtarzać święte imię. And whenever we get chance to associate with the devotees. I zawsze, jeżeli mamy możliwość, we should associate and listen to the words of their heart. Powinniśmy słuchać głosu ich serca. Then we can get everything. Wtedy możemy uzyskać wszystko. If not, it's impossible. Jeśli nie, to nie jest, nie ma innego sposobu. Bahujanm kare yadi shravan kirtan tabhi nahi paye Sri Krishna pade premda. If we don't do this, jeśli tego nie robimy, we don't listen to Krishna katha. Nie słuchamy Krishna katha. If we don't sing the kirtan, if we don't chant the holy name, jeśli nie słuchamy kirtanów, nie śpiewamy kirtanów, if we are doing every other things, ale robimy jakieś inne rzeczy. Like a machine, we just start the machine, Hare Krishna, Hare Krishna. Tak, puścimy jakąś maszynę. Person is not there, machine is going on. Maszyna jest włączona i powtarza. So by doing this mechanical chanting and mechanical hearing without the desire to chant and hear, przez wykonywanie takie mechaniczne słuchania i powtarzania bez pragnienia, aby to robić, will never help the person to get ultimate thing. It will help because the holy name will never go in vain. Nie osiągniemy najwyższego celu, ponieważ święty imię nie będzie działać. But what we can get by chanting of this holy name? Ale to, co możemy uzyskać poprzez powtarzanie świętego imienia? We can't get that without following the footsteps of devotees. Nie możemy tego uzyskać bez podążania za śladami wielkich wielbicieli. That is the reason it is said. Jaka jest przyczyna na to, jest opowiedziane. Shriyamanaya means to hear. Ponieważ musimy słuchać. To hear means the other person is there who is speaking. Słuchanie oznacza, że ktoś inny mówi. And that person is the devotee of the Lord. I ta osoba jest wielbicielem Pana. Yashyam vai shriyamanaya bhaktir utpadyate punsa. That devotion will manifest, that devotion will appear.
oddanie pojawi się. By hearing about the Lord. Poprzez słuchanie o Panu. But spoken by the devotee of the Lord. Poprzez słuchanie o Panu, które wypowiada wielbiciel Pana. That is the reason, even though if we chant, that is very good. To jest tak, że jeżeli powtarzamy, to but jest to dobre. We are unable to chant nicely, ale jeżeli nie możemy powtarzać w dobry sposób, then also we should go to the devotees and listen to their harikatha. To wtedy powinniśmy udać się do wielbicieli i słuchać ich harikatha. Because the harikatha of the devotees is so potent. Ponieważ harikatha wielbicieli ma taką moc. It gives the strength from within. Które daje nam siłę od wewnątrz nas. By which we can develop love for God and also chant the holy name very strongly. Poprzez które możemy uzyskać pragnienie kochania Pana i powtarzania świętego imienia. And the moment we do it, we will get the Lord, we will be free from other things, no miseries, nothing is there. Jeżeli będziemy to robić, to wtedy uwolnimy się od wszelkiego rodzaju cierpienia. Life becomes very easy. I życie staje się proste. Very simple. Bardzo łatwe. Very blissful. Pełne szczęścia. Very joyful. Radosne. And full of juice, huh? I pełne soku, pełne wartości. If not, life will become dry. Inaczej życie będzie suche. Like dry dates. Tak jak wysuszy suche owoce. Thank you.